Witamy Was serdecznie, Men's Over 40. Cześć Maćku. Maciek, tu jestem. Słuchajcie, dzisiaj trochę z przekory pogadamy o jodze. Ja jogi nie ćwiczę, może źle, może dobrze, ale ćwiczy Maciek. Maciek, dlaczego ćwiczysz jogę? Z przekory. Bo jestem słabo rozciągnięty i nie ma nikt możliwości zarzucić mi, że jestem w tym słaby. Ćwiczę, bo przy bieganiu bardzo mi pomaga, ponieważ rozciągam mięśnie, czworogłowe, kolana, łydkę. Wszystko to, co jest potrzebne, żeby nie mieć kontuzji, w jodze występuje. Nie traktuję jogi jako filozofii, ale jako ćwiczenie rozciągające. A myślisz, że joga w takim wydaniu jest dla każdego? No bo powiedzmy sobie szczerze, wielu mężczyzn omija jogę, traktując ją jako taki sport, ćwiczenia dla kobiet. Maciek, jogę w Indiach ćwiczą tylko mężczyźni. Ha. Kobiety to jest w ogóle przypadek, one ćwiczą na oddzielnych salach i praktycznie w minimalnych ilościach. A w Polsce na salach jogi jesteśmy witani jak ze zdziwieniem patrzą na nas właśnie. A joga to jest sport dla mężczyzn. Znaczy u nas jak zawsze wszystko na odwrót. No kobiety sobie zawłaszczyły jak wiele dziedzin naszego życia, no i tam rządzą, dzielą, ale uważam, że jest to świetny, naprawdę świetny ruch, forma ruchu dla nas facetów i naprawdę nie ma się czego wstydzić, trzeba przychodzić, ćwiczyć te najbardziej skomplikowane asany, próbować, a to najprostsze wykonywać po prostu, ponieważ no i dla kręgosłupa, i dla kolan, dla bioder, dla barków, ogólnie dla spokoju psychicznego. Jest to świetna sprawa. Myślisz, że jogę, Maćku, można potraktować jako doskonały wstęp do w ogóle aktywności fizycznej, przygotowania się, jeżeli chodzi właśnie o rozciągnięcie, pewną mobilność naszego organizmu? Zdecydowanie, bo mądrze poprowadzona przez dobrego nauczyciela joga uczy spokoju w trenowaniu. Prowadzi do tego, że nie śpieszymy się, nie mamy tej nerwowości, tylko jest to robione na zasadzie powoli. Nie ma rywalizacji, w jodze się nie rywalizuje. Joga jest stworzona do tego, żeby każdy na własną skalę rozwijał się, poprawiał i żeby w konsekwencji robił postępy, ale nie musi robić postępów. Więc to jest to, co mi się podoba rzeczywiście w tej filozofii jogi, której w całości na pewno nie przyjmuję, ale poszczególne elementy jak relaks właśnie i jak rozciąganie świetne jest. Maćku, to może w następnych odcinkach pokazalibyśmy naszym facetom kilka jakichś podstawowych ćwiczeń z jogi. Co ty odmyślisz? No ja jestem bardzo słaby, ale mogę pokazywać na tyle, na ile moje możliwości pozwalają i możemy rozmawiać po prostu, które ćwiczenie ma jakie zalety i do czego służy i w czym może nam pomóc. Które części ciała mogą w ten sposób się rozciągnąć i ogólnie w czym nam może to pomóc. No więc słuchajcie, jesteśmy z Maćkiem umówieni na seans jogi, a my Wam jogę po prostu rekomendujemy. To, co w niej jest naprawdę fajne, to, co usłyszeliście, nie musicie od razu być w niej najlepsi. Najważniejsze jest to, że po prostu w niej będziecie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Maciek i Maciek.